Rudego wzięliśmy ze sklepu, są dwie parówki i pani miała takie ścinki dla swojego pieska, ale powiedziała, że dla innego. Nam udostępniła, także bardzo miło z jej strony. Zachęcam wszystkich, którzy tu przyjeżdżają, zobaczcie ile radości można sprawić temu pieskowi, jak to niewiele trzeba mu ten. Poczymaj mi jeszcze ten, bo to będzie. Rudy! O Rudy, no co Rudy? Rudy, ty czekaj, bo ty możesz być, wiesz, nieprzygotowany, to ty łykniesz, żeby smakło. Oj jak capnął. Chyba smaku w ogóle nie zdążył poczuć. Ojejejej, czekaj, żeby się nie, bo zaraz się zadławi. No, coś mu, o, coś nie bardzo, ale patrz. Tu jest taka, zobacz Rudy. Patrz jaki kawał szyny. Oj jak capnął. O, łyknął. No widzisz, taki masa mu nie posmakował, ale szynkę to od szynkę teraz tak, Rudy. Tu jest taki tak. Zobacz, jaki masz, to jest boczek chyba, boczek. Oj, jak łyknął, nawet smaku nie poczuł. Oj, jak łyknął. Oj, teraz się karmi tym drugim, tak, Rudy? To się zadławi. Oj, jak capnął. Może za... Oj, jak ze sznurkiem. Takie, Rudy, jeszcze mamy tak, parówkę tutaj mam dla ciebie, zobacz. A teraz zobaczymy, czy zdegustujesz parówkę, Rudy, tak? Parówkę, no. Parówkę, bo tak łamiemy. Oj, jej, jak capnął, oj, jak capnął. Mówię ci, Rudy? Oj, jak capnął. Masz teraz dietę złożoną, i parówka, i boczek, i szynka. O, jak dwie od razu capną, no. O, jak łyka, no łyka, nawet smaku nie zmieni. Patykiem jakimś.